Witam wszystkich serdecznie, dnia kolejnego i dzisiaj pojedziemy na miasto, ale nim to zrobimy, to jeszcze włóczykije muszą zabrać ode mnie dwa stoły i 8 krzeseł. Przyjechała, nie wiem, tuk-tuk, platforma czy zwykły tuk-tuk i to powinno się tam zmieścić. Maszyna Boxer. Tak, jak przyhamuje, to na niego spadnie. Dobrze, mocowania. Słuchajcie, tu jest taki stary dom drewniany i na matach sobie siedzą. Taki wiejski typowy. A tu jest piękna willa. I tu jest piękna, tam też jest, tam gdzie my mieszkamy. To jest wszystko jednego właściciela. I on swoje życie i czas spędza, bo tu jest taka bliźniaczy dom, jak my mamy, tylko bez basenu. Też jego. Ale on siedzi i żyje od rana do wieczora na tych starych, że tak powiem, swoich rubieżach. Pewnie tutaj się wychował. To jest jego jakiś stary dom rodziny i tylko tam przesiadują. Także pozory mogą mylić. Na razie, cześć wam. Dobra. Muszę wodę uzupełnić w kwietniku, tam jest taki kwietnik, bo Stefan wypija. Tu aż pierdzielnik z tyłu się wszystko z czasem zlikwiduje. Dobra, 4 wiaderka uzupełniłem ten kwietnik tutaj, bo no teraz już coraz mniej pada, podparuję, a po drugie Stefan wypija, bo lubi. Rejla tam nie sięga. Stefan, masz wodę w misce, proszę tu nie wypijać, bo później muszę wiaderka donosić. On lubi, bo to z mikroelementami. Tu kiedyś ryby pływały, a teraz ich nie widzę. Piękna, tropikalna przyroda, proszę państwa. Dobra, ja muszę do Marcina po pasa zadzwonić teraz. Wiewiórki tu ganiają. Te patrzą. Rejle robi żarcie dla psów, a ja jadę w miasto coś wam nagrać, kamera gotowa. Witam wszystkich serdecznie, tutaj, o właśnie tutaj siedzi ten landlord. Z Rejle przyszła się zapytać, bo Stefan tu przychodzi, czy wszystko w porządku, czy nie przeszkadza im tutaj. A ja jadę w miasto. Leila tam piszczy. To żeśmy oboje wyszli, a ona jak sama zostaje, już by chciała jechać ze mną. Może do Muminków zajadę na zupę. Jedziemy tak obchód miasta zrobić. Wczoraj były straszne korki, a to ze względu, że ten Water Festival. Ja nie wychodziłem w ogóle na miasto. Dzisiaj powinno być luźniej. Zobaczymy. Tutaj widzicie, jest ta świątynia po prawej stronie, o której mówiłem. I często, gęsto słychać śpiewy czy modlitwy z tej świątyni u nas, ale to jest tak delikatnie, także jest tylko u nas fajny klimacik. Ja wam tu bramę teraz pokażę tej świątyni. Już nie będę wjeżdżał, albo wjedziemy kawałek. Po linii prostej to jest dosłownie, nie wiem, ze 150 metrów od nas, może 200, coś takiego. Także jak tutaj modlitwy się odbywają, to głos się niesie i daje nam taki fajny klimacik. Tutaj nowa świątynia widać powstaje, kolejne budynki przed nami. Dobra, wyjeżdżamy stąd.
również są jeszcze obchody tego Water Festival, ale to już ostatni dzień, przez co nie jest tak hucznie, ale z drugiej strony też nie ma takich korków na mieście. Zaraz wam coś pokażę, bo przejeżdżałem i zawrócę się. Umarł ktoś ważny, bogaty i jest mu cześć oddawana z honorami. Dużo samochodów policyjnych. To są wszystko policyjne te furgonetki na czerwonych tablicach rejestracyjnych. To policja po cywilu lub oznaczona. I zobaczcie, jak się pogrzeb odbywa. Ja teraz nawracam, bo stamtąd przyjechałem. Nie jest zamknięta, ale jest oznaczona, dużo policji. A ja wiadę, nie, na następną. No jak widzieliście, uroczystość pogrzebowa. Tak samo uroczystości weselne robi się często też w takich namiotach. To pewnie widzieliście u mnie, czy tam u innych, na filmach, tak, naszych. A ja tutaj, taką uliczkę, gdzie kiedyś często mieszkałem w jednym z takich gestausów, moteli z basenem. Oni przez COVID zbankrutowali, a ulicę wyasfaltowano tutaj, także już nie ma tego klimatu. To było gdzieś tu. No, zmiany nadeszły. Jedni przetrwali, inni nie. Trudno się mówi. A ja muszę teraz się tak jakby dookoła chcę nawrócić, bo ja miałem jechać ulicą, gdzie są shophousy, popatrzeć. Bo coś kombinuję, coś trzeba otworzyć. To nie u nas niech będzie spokój. Może kiedyś, zobaczymy. I chcę sobie zobaczyć, ale tu też są jakieś shophousy. Także robię, jak widzę, że jest do wynajęcia, for rent, robię zdjęcia. Później Strayler będzie dzwonić. No tylko musi być napisane, że jest do wynajęcia, żeby to jasno było, wiecie. Korek się stworzy. No mówię, kiedyś te drogi były szutrowe. Nie były tak przyjazne dla samochodów, bardziej motorki, na pieszo ludzie chodzili. Teraz można powiedzieć, że jest to jedna z przejazdówek. No ale też Kambodża się zmienia, coraz więcej aut, ludzie się bogacą, więc co tu się dziwić. Dobra, my skręcamy tutaj ten jeden z takich night marketów w mieście. I faktycznie to jest night market, bo teraz większość jest pozamykana. Na wieczór tutaj ożywa. Chcę popatrzeć shophousy tutaj w okolicy. Później jadę do Muminków na zupę. Aha, może podjedziemy do Muzeum Wojny. Ja byłem kiedyś, moim pierwszym razem w Kambodży, to jeszcze telefonem Xiaomi nagrywałem. I fajny materiał, ale no jakość tragiczna tego materiału, tak więc nawet nie będę polecał, chyba że ktoś sobie znajdzie. No i tu są shophousy, widzicie, o coś takiego, nie? Coś takiego jak tutaj. Dlatego będę chciał tu pojechać, w lewo, w prawo, przy okazji coś zarobię. Ale tu raczej jest wszystko pozajmowane. Chodzi też, żeby był pokój, żeby była część mieszkalna. Jak nie tu, to gdzie indziej, ale gdzieś takie, że tak powiem, centrum, ale nie główna ulica, no bo ani tam raczej nie ma shophouse'ów, a jak coś to bardzo drogo, a to wiecie, pod kontent to niekoniecznie musi się, że tak powiem, spłacać. Tak szukam coś około 600 dolarów amerykańskich shophouse. Słuchajcie, dojechałem do skrzyżowania, gdzie jest tutaj Temple Design Restaurant, to często przychodziłem. I tutaj powstała, tam z przodu jest muzułmańska ulica, a tutaj powstała taka część, gdzie ulica
można powiedzieć, barów, czy taki drugi pub street, byśmy to nazwali. Tego kiedyś nie było. Tutaj już się generalnie wszystko kończyło. Pub street był bardziej taki luźny, było więcej knajp, ale nie były z takim przepychem jak teraz. Teraz po remoncie wiadomo, że ci, co byli zarobieni, to przetrwali, wykupili tych mniejszych i teraz to są takie konkretne, duże dyskoteki czy knajpy, a taka małe, lokalne pubiki przeniosły się tutaj, tworząc taką całą ulicę pomiędzy hostelami, hotelami, jakieś salony masażu, sklepiki, grille i to też jest fajne miejsce, tyle że tu stricte nie ma shophouse'ów, tylko bardziej takie kontenerowe sprawy, a shophouse'y są nieco dalej stąd. Także podjadę tam, a później pojadę do Muminków na zupę, albo wpierw pojadę do Muzeum Wojny. Tak, wpierw pojadę do Muzeum Wojny, żeby na tych vlogach trochę kultury i takiego wyższego poziomu nadać. Trzeba odwiedzać muzea i teatry oraz galerię sztuki. Słuchajcie, no właśnie, jadąc muszę nawrócić, bo znalazłem tutaj coś właśnie na przedłużeniu tej ulicy. Coś, co by nas mogło zainteresować. Jest kartka. I są pewnie u góry dwa mieszkania, nie? Dobra, zrobiłem zdjęcie. Zrobiłem numer, zdjęcie z numerem telefonu też. Zawsze tak robię. Możemy jechać na... Kurczę, o ile dobrze pamiętam, to Muminki będą gdzieś tutaj. Albo na następnym. Nie, na następnym. Muminek się rozwija. Całe pielgrzymki. Słuchajcie, poznałem kolegę, który tutaj przylatuje sezonowo, na zimę całą spędza i jest lokalnym przewodnikiem licencjonowanym. Także jeżeli ktoś by chciał, to nie wiem, czy jakiś e-mail do ciebie można zostawić na dole. Zapraszam serdecznie, polski przewodnik Anchor i Siem Reap. Można mnie znaleźć na Facebooku, można napisać na Messengerze. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, fajnie, bo przynajmniej ktoś godny zaufania. Po polsku, można zobaczyć Kambodżę w odsłonie polskiej również. Dobrze, dobra. To Muminkowa. Powiedz mi, ile to kosztuje? 2,5 dolara. Amerykańskiego. Zielonego. No. A co za zupa? Fasolowa. Dziękuję. To ty mi do mojej knajpy cudze jedzenie przynosisz? Fondi. Mój też jest lokal. No. Zamiast jeść u siebie, to oni jeżdżą do jakiegoś Turka i kupują jedzenie. Lepsze, co? Raczej tak. No. Zupa? Swoich zupy dostaję od matki Polki. Nagraj sobie też. Też nagram. Słuchajcie, ja wam zamknę ten lokal za jakieś parę dni. Ty nawet niczego nie zamykaj. No, dobra, żegnam. Wpadajcie na kanał Wuczykia. Będzie dzisiaj nowy film? Będzie. Jak nie macie filmu, to róbcie live. Mamy, dzisiaj będzie. Gdyby nie było, to róbcie live'a, nie? Trzymaj się filmu. Słuchajcie, ja jadę do siebie. Po drodze jeszcze kupię coś dla piesków. Dla Strayle już mam tutaj zupę, dla siebie też mam zupę od matki Polki. No, trzymajcie się, nie? Dzięki. Filip, cześć! Cześć! Trzymajcie. Dajcie suba. Wpadajcie na kanał Muminkowe. Będą pod spodem napisane. Muminkowe. Każdy zna mniej więcej już. Włóczyk i Wazji, Filip Wazji. Dobra, jedziemy. Pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, do Muzeum Wojny już nie dojechałem, bo było za późno. Ale tu jest ta taka knajpa, gdzie byliśmy tam poprzednim razem. Wyglądała mukata po tajsku, a to takie bufet, o, tak byśmy to nazwali. Tu też są jakieś tam knajpy. Tam wcześniej były shophouse, ale to jutro przyjadę, bo już jest za późno. Tu jakaś chińska knajpa, muszę zjechać zobaczyć.
to te ściuchy sprzedają, no mówię, po drugiej stronie jest, tak? Tam wcześniej były shophousy, my jesteśmy tutaj z Mukata, tu już byliśmy, no masa ludzi. To wygląda, jakby to miały być same chińskie knajpy, że jakaś taka ulica chińskich knajp, ale chyba nie wszystkie jeszcze powstały. Tam coś jeszcze jakby nie powstało, a tam jest jakiś market, bo i ciuchami handlują i tak dalej, nie? I tu też takie street foody. Jakby na stole jakieś menu było, to bym zjadł ryż zasmażony z jajkiem, warzywami, ale nie widzę tutaj. No tanio tu jest, taki ryż z jajkiem, warzywami to 2,5 dolara, ale dziwne, że ziemniaczki są za 1500 rieli, czyli nie wiem, tam jakieś grosze. Zamówię sobie zaraz ten ryż i tego, nie? Tak chcę spróbować tutaj. O, Chińczyki siedzą z kamerami. Tutaj można sobie różne sosiki zrobić. Jak? O, widzicie? Tu mamy do sosikarki te pojemniki. Dzieciaki jeżdżą na takich różnych tego. Tam też były shophousy kawałek dalej. Ja wam mówiłem, ja sobie tą motorkę wjadę, nie? Wchodzi mi taki ryż. Dobra, zjadłem i wracam do domu. No, że wszyscy mówią, że dzisiaj luźniej, ale tu się nie da jechać, nie? To jest droga do mnie do domu. Nie wiem, czy ja mogę jechać. W ramach jazdy dojechałem po drodze na tego grilla. Przypalę sobie papierosa. Wezmę coś dla Strayle i naszych podopiecznych. Zamówiłem porcję za 2,5 dolara. Taki punkt mamy na dojazdówce do nas. Okay. O! This one good. Tam będzie jeszcze więcej. Dobra, zapłacone. Można jechać. Już jesteśmy przy domu. Tam wszystko poblokowane. Ciężko się dzisiaj jeździ. Dalej się ciężko jeździ. Bo ulice poblokowane. Część ulic poblokowana. Jest dużo turystów, więc ruch się przerzucił na ulice niepoblokowane. Więc nie dość, że zamknięto część ulic, to jeszcze masa turystów cały czas. Dobra, jedziemy. No już, już pieski. Pan wrócił. Zjadł te moje, to co przyniosłem, nie? Dobra, ja muszę odcinek składać. Z dziś na dziś. U mnie jest wszystko na bieżąco. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.